Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam Was wszystkich tu serdecznie, wchodzi Kroko, robi się niebezpiecznie. Hellcasing dzisiaj, zaczynamy bitewkę z jakimś tutaj gościem, $40 ta bitwa, 12 scenek. Zobaczymy, jak nam oczywiście pójdzie. Mam nadzieję oczywiście, że numerek z kalendarza sobie wybrałeś, także łapę w górę zostawiłeś, komentarzyk napisałeś z numerkiem, no i oczywiście sub z dzwonem, tak? No i jeszcze na Discorda trzeba dołączyć, jeśli chcesz oczywiście wziąć udział w kalendarzu, no bo to też będę sprawdzał, tak? No i oczywiście najważniejsza rzecz, użyj kodu Kroksy na Hellcase, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście tutaj promo code, bądź kod promocyjny. W zależności czy masz po polsku czy po angielsku, klikasz, wpisujesz kod Kroksy przez 2x, no i stary, masz 10% więcej wtedy do każdej wpłaty, dodatkowo kasa na start dla nowych użytkowników. Warto korzystać, tak? Przed każdą wpłatą, jak będziesz chciał sobie wpłacić, to oczywiście wpisujesz kod i klikasz sobie tutaj refill i wszelakie metody płatności masz i możesz sobie dolara bożego na Hellcase'a załadować. $14 do 18 zostało jeszcze troszkę skrzynek przed nami. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj odwrócić delikatnie losy tej bitwy. No ten digielek, no simpatycznie, no i przewaga już na naszym koncie, zostały ostatnie dwie skrzynki. No ale jak na to, że jedna taka bitwa na dla jednej osoby kosztowała $40, no to i tak, tak, no przeciętnie trochę. Oj, teraz niestety może się to zepsuć, jednak nie! $4, okej, okay. Jest spoko, tutaj jeszcze mam taką bitewkę przyszykowaną na ładnym tej boże skrzyneczki, gramy oczywiście z botem, no i zobaczmy, jak nam tutaj w tej bitwie pójdzie. Trzy skrzynki bodajże Riptide, to one się nazywały, nie pamiętam. Generalnie wstałem przed chwilą, tak, godzina zaraz chyba prawie 17, na pewno po 16 i uhuhu, ale sypnęło. I dopiero wstałem, tak? Nie zjadłem nawet jeszcze śniadania, naszykowałem sobie znowu przed sobą, postawiłem śniadanie, tak? I znowu go nie zjadłem, bo pierwsze co zrobiłem, stary, to usiadłem, żeby nagrać dla widza film. Znowu mi śniadanie ostygnie, ale widz przynajmniej będzie miał content, ale poczekajcie, bo to jeszcze nie jest bitwa, że tak powiem, w 100% pewna do wygrania. No zobaczmy, tutaj 33 dolce FAMAS dla nas. Mas dla nas, ging, 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 ale tutaj zrymowałem. 20 dolców do 22, no i ostatnia skrzynia, żeby tu się teraz nic nie... NIE! NIE KURWA, NIE, TO SIĘ NIE WYDARZYŁO! JA NIE MOGĘ, ALE WTOPA, STARY, NO NIE! Ja tak tylko się już modliłem, że tu się nic złego nie wydarzyło. Flip Tiger tu, co to za skrzynka była? Po co ja ją tu wrzuciłem? No po co, stary? Z 44 dolców trafić flipa na 0,07%, stary. No jestem w szoku, stary. Nie podoba mi się to. Tak, kurczę, byłem pewny już, że ta bitwa jest wygrana. No i stało się to, co się staje przeważnie. Staje się to, co się dzieje przeważnie. Nie to, co staje przeważnie. What the fuck, bro! What the fuck. Ej, rękawiczki, stoi, prr! No nie, ale patrz, jak tutaj blisko, jeszcze Tiger Tufa było, no. Ale generalnie bardzo ładnie wyglądają te nowe grafiki diski. No zobaczcie, no te rękawiczki przecież. No te rękawiczki, ta M9, ten Tiger Tuf. No naprawdę, stary, pięknie to wygląda. Zobaczmy jeszcze jedno otwarcie tej skrzynki. No jak tutaj nam nie pójdzie. No jest czerwony kałach, jest czerwony kałach, ale czy on coś da? No tak szczerze wątpię, no znowu wychodzimy na minus. Tak wychodzimy na minus właśnie po te 50 dolców. Nie podoba mi się to, tak? Ojejku, 4 razy M-ka. No nie wiem, i gościu akurat na bitwie ze mną musiał z tej skrzynki kosę dropnąć. No, no naprawdę, no. No jest mi tak przykro. No zostań na tym Tiger Tucie, no. Tiger tut. Flip Knife. Kurczę. Nie no, ja się wyzeruję na tej skrzynce, no. Klasyczny stary odcinek u Kroko. No chociaż tego Dopplerka mógłbyś dać na farta, tak? Jak nie chcesz mi dać Tiger Tufa, to chociaż Dopplerek, co? Zobaczmy jeszcze dwie te skrzynki. No już myślałem, że tu jakieś może zaczarowanie będzie magiczne. Jakiś, wiesz, odczarowanie klątwy. A tu, no.
nie pykło. Rzućmy to wszystko w kontrakt. 150 dolców prawie wartość tego kontraktu. A, jest minus, no jest minus, no tak, no tak. Rzućmy może tokeny sobie. Znaczy możemy za to skrzynki otworzyć, tak? Nie, rzućmy, tylko otwórzmy skrzynkę po prostu za to. No i zobaczmy. Sos tutaj z Vortexa nam poleci. Okej! Okay! To jest bardzo dobry drop, tak szczerze. Jeśli to kosztuje tyle, ile myślę. No, myślałem, że trochę więcej kosztuje. No ale okej, okay, to nie jest to zły. Nie jest to na pewno zły drop, tak? No to wrzućmy teraz coś na battle. Ja dawno nie wrzucałem innej skrzynki. I coś tak czuję, że to jest może ten dzień. I może coś jej się przestawiło. Trzy osoby, skrzynia Hardnet w sztukach 7. Jak tą bitwę uda mi się wygrać? To będzie stary taki game changer. W sensie wygrać, no musiałby tutaj jakiś nożyk dla buja wlecieć, tak? Jakby wleciał jakiś nożyk, to byłbym zadowolony. Ale coś tu się chyba zepsuło z tą bitwą, że mi się nie chce. O, już się wczytało, dobra. 7 skrzynek Hardnet, wrzucamy boty i lecimy. 175 dolców koszt tej bitwy. Czy uda nam się wrócić? Jest to pojęcie względne. Czy to jest Butterfly KSRD w tej skrzynce? Ej, tu chyba została zaktualizowana trochę ta skrzynka. Ej, ale przysięgam, na tych bitwach tak teraz to pięknie wygląda, jak są te nowe skiny. W sensie nowy wygląd tych skinów. No naprawdę pięknie, stary. Pięknie to wygląda. Daj znać, co sądzisz. Lecimy dalej. No, no jest przynajmniej ten Case Hardened 5-7. No zobaczmy dalej. No my tutaj musimy jakąś kosę upolować, albo rękawiczki, żeby jakkolwiek koszt tej bitwy nam się zwrócił. No jest Butterfly, no. Czemu nie może mi go dać? Zobacz, last otwarcie. No, wygraliśmy, ale no co to za win, tak? Co to za win, jak to jest z 50 dolarów? Za to mogę sobie nie wiem co otworzyć. No w sumie mogę chyba nawet dwie takie skrzynki po prostu otworzyć na farta. Czy jest to faktycznie ten... No jest, no! No jest! Ej, tych noży chyba tu nie było z tego co pamiętam. Czy były? Nie pamiętam szczerze, daj znać jak otwierać tę skrzynkę, albo jak zauważyłeś jak ja otwierałem, czy one były. No cóż, no pozostaje mi się pożegnać, dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. Widzimy się dziś wieczorkiem jeszcze, wybierz sobie numer z kalendarza, użyj kod Kroxy oczywiście, a ja się z wami żegnam.